gniew jako pasja jest w pewnym sensie normalnym zjawiskiem, czymś obojętnym samym w sobie. Dlaczego? Bo gniew to jest reakcja na jakieś złe zachowanie się czyjeś konkretnie. Czasem reakcja na zło, które się dzieje w ogóle, tak bezosobowo, a dotkliwie. Że się rozgniewany na burzę, na trzęsienie ziemi, na wszystko, nie wiadomo co, na Pana Boga się gniewają, ale na coś złego. Głównie gniew odnosi się w stosunku do człowieka, który coś złego zrobił, sytuację, która mnie postawiła w jakimś trudnym położeniu. I dlaczego zastanawiamy się, że jednak coś z tym gniewem jest nie w porządku? Sięgnę do reguły świętego Benedykta. Święty Benedykt mówi, gniewu uczynkiem nie wykonywać. Aha, to tu jest pies pogrzebany, bo oburzenie, czy moja emocja trzymana w pewnych ryzach jest zupełnie zrozumiała, tak. Nie wolno zła pochwalić, cieszyć się, jeśli coś mi się nie udało, czy komuś się nie udało, jakaś szkoda powstała, nie wolno się cieszyć. Ma się prawo i obowiązek wyrazić swoje zdanie, swoje oburzenie, o, to będzie się łączyło gniew, oburzenie słuszne. Ale teraz, jeśli ja pod wpływem tej emocji, pod wpływem mojego gniewu zapominam się i zaczynam działać także do szkody, która już jest spowodowana, ja dodaję jeszcze inne szkody innemu człowiekowi. Nieraz nawet moja reakcja przerasta szkodę, z którą się spotkałem, czy która była powodem mojego gniewu. Wtedy jestem nie w porządku. I to się będzie łączyło ściśle z cnotą opanowania, że być sobą, nie udawać, że się jest marmurkiem, na którego nic nie działa, który nie przejmuje się czy tak, czy owak, jak najbardziej. Reakcje są zdrowe, normalne, ale z opanowaniem. Gniew musi być miarkowany miłością. I dlatego w stosunku do rzeczy samej złej mamy pełne prawo się pogniewać, wyrazić naszą opinię, natomiast nie wolno uczynkiem natomiast nie może nam uczynkiem zniszczyć, że powiem tak, człowieka, który spowodował mój gniew. Dlatego, że my często nie wiemy, co, jakie motywy kierują człowiekiem, który postępuje tak, że wywołuje gniew otoczenia. Czytam teraz niedawno badania jakichś psychologów amerykańskich, którzy przeprowadzali te badania w więzieniach na skazańcach. Okazało się, mózgi badali, że mózgi ludzi, którzy popełniają rzeczywiste ciężkie przestępstwa, są trochę inaczej ukształtowane. Że tam czegoś jest za dużo, upraszczam, czegoś za mało. Że tam są jak gdyby wrodzone skłonności do pewnych czynów. Oczywiście one nie są takie, żeby determinowały człowieka absolutnie, ale wpływają jednak na to. Praca nad sobą może dopomóc do tego, że te przyrodzone skłonności są do opanowania. Te złe skłonności są do opanowania, ale rozumie się, dlaczego to powstaje. I wtedy nie mówię, że jest zły, bo jest zły w ogóle, ale dlatego, że akurat jakieś tam coś w mózgu narośli, jakieś kwiaty czy coś powoduje uciskanie pewnych centrów i postępowanie później jest naganne, powodujące właśnie gniew. A więc zero tolerancji dla zła, dla grzechu, to też powoduje nasz gniew, ale jeśli chodzi o uczynki płynące z gniewu, one muszą brać pod uwagę to, że ktoś może nawet, no, nie musi inaczej robić, prawda? Że za mało nad sobą pracuje, to już może być jego wina jak najbardziej, że znajduje się w środowisku takim, które może aprobować jego postępowanie i dlatego jego postępowanie jest zupełnie normalne, a środowisko jest nienormalne. Wobec powyższego to wszystko jest nie tak, jak potrzeba. Skomplikowana sytuacja, a w praktyce sprowadza się do tego, żeby pod tym gniewu nie bić się przede wszystkim, nie wymyślać, nie opluwać się, prawda? Kiedyś taki pan bił bardzo swoje dzieci, przychodziły do szkoły posiniaczone. Proszę pana, jak pan może? A bo proszę ojca, bo u mnie ręka leci pierwej niż myśl, prawda? No więc niech myśl będzie pierwsza, zanim wyłowię słowo, zanim wykonam gest,
ten uczynek, który ma niby być odpowiedzią na gniew, a będzie ani raz jest gorszy od tego samego gniewu. Więc podsumowując, gniew sam w sobie jest sensowny, bo wyraża stan normalny człowieka wobec zła, które się dzieje, ma prawo być oburzony, a jednocześnie przekraczanie pewnych granic może spowodować to, że pod wpływem gniewu możemy stać się złymi ludźmi. A jednocześnie mówi się o gniewie Boga. Nawet była pieśń, piosenka młodzieżowa, gniew dobrego Boga. Czyli Pismo Święte często i Bóg rozgniewany na złe postępowanie człowieka. Ale to jest takie antropomorfizowanie, przypisywanie Bogu cech ludzkich, które wszakże coś nieco na temat mówi. To, czego żeśmy zaczynali, że na zło mamy prawo się oburzyć, prawda? Mamy prawo reagować, żeby nie przekraczać pewnych określonych cywilizowanych granic.